To jest ten teren. Wzdłuż tej drogi, szosa numer 90, która od północy, czyli od północnego krańca, od granic północnych do granic południowych, wynosi prawie 500 km. I my pojedziemy w tej chwili niecałe 100 km, bo będziemy jechali wzdłuż oto tej doliny rzeki Jordan, bo te wszystkie tereny, które zaczną pojawiać się zaraz za Jerychem, zobaczycie, będą mieli swoje kontrasty, bo czasami to będzie takie same pustkowie, jak zjeżdżając powiedzieliśmy, czasami góry będą zbliżać się albo oddalać się. Korytarze kolejowe, jak widzicie, tam na pewno są uprawiane, zakłażane kalafiory, czosnek, cebula, pomidory koktajlowe, sherry i inne. Czasami po prostu przyjeżdżając ulicami Jerycho można zobaczyć, co oni tam sprzedają i wtedy możemy zrozumieć kukurydza, czy jeszcze banany, albo jakieś zioła. I góra Puszenia. W tej chwili zostaje bardzo ładnie tam, widzicie, po naszej lewej stronie. I zaraz rozpoczyna się pustkowie, gdzie pomiędzy tymi górami można zobaczyć, że przeważnie to są piaski, kamienia, złoża, które... Po drugiej stronie Jordania, za Jordanem. Piękny fragment ulicy kolumnowej Palladio. Była średnica miasta, która prowadziła z północy na południe, a potem stopniowo odkryli właśnie latryny, różne piękne pozostałości ołtarzów, które służyły dla tego, żeby składać ofiary na bogów wody, bo zawsze woda to było największy problem. Tutaj my skręcamy w prawo. Wyczanie się do wodu. My tutaj będziemy całą godzinę. Masz wodę cały dzień. Nie? Ale jakie to miasto? I zwróćcie uwagę na to, że
krok, to nie był taki jakoby miał bliżej naszego mieszkania. On był taki duchowy bardziej, bo wzdłuż tych ścian mało go tego. Bravo, bravo!